Jest akta oskarżenia przeciwko Piotrowi Kraśce. Prokuratura skierowała do sądu akta oskarżenia przeciwko Piotrowi Kraśce. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała 8 czerwca do sądu rejonowego w Ostrołęca akta oskarżenia przeciwko Piotrowi Kraśce. Mężczyzna został oskarżony o prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień artykuł 180k.k, powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. Chodzi o zdarzenie z 19 sierpnia 2016 roku. W miejscowości Myszyniec, przy ulicy Pawłowskiego, prowadzący automarki BMW Piotr Kraśko został zatrzymany przez patrol. Okazało się, że kierujący nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu. Zostały mu one cofnięte w 2014 roku. Kraśko jechał bez uprawnień. Jaka grozi mu kara? W tej sprawie znany dziennikarz został przesłuchany w połowie maja. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i skorzystał z przysługującemu mu prawa do odmowy składania wyjaśnień. Wyraził zgodę na publikację wizerunku i pełnych danych osobowych, zaznaczyła prokurator. Za zarzucany w akcie oskarżenia czyn grozi mu grzywna albo kara ograniczenia wolności, albo do dwa lat więzienia. Zakaz prowadzenia pojazdów i odebrane prawo jazdy to nie jedyny raz, kiedy Piotr Kraśko nie zastosował się do przepisów zabraniających mu prowadzić samochód. W grudniu 2021 roku w mediach pojawiła się informacja, że Kraśko został zatrzymany, kiedy prowadził samochód, pomimo tego, że nie miał do tego uprawnień. Został skazany na karę grzywny w wysokości 7,5 zł oraz otrzymał roczny zakaz prowadzenia pojazdów. Prokuratura odwołała się od tego wyroku, ale sąd go utrzymał. Media informowały wtedy, że dziennikarz miał już dwa razy odbierane prawo jazdy, w 2009 i 2014 roku.